unterwegs mit den Jungs hab ich Angst. Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Michu. Dostałem od moich widzów parę wiadomości na temat tego Michu. Może nagrałbyś coś na temat nowego procesora, nowych procesorów od AMD, które niedawno wyszły. Nie były one jakieś mega szeroko, powiedzmy, reklamowane. Natomiast warto o nich wspomnieć. Naprawdę warto, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie procesorem, którym się głównie dzisiaj zajmę, będzie AMD Athlon 200GE. Jest to procesor bazujący na APU Raven Ridge, z tego co pamiętam. Posiada grafikę zintegrowaną Vega 3. Sam posiada dwa rdzenie 4 wątki, czyli bardzo podobnie do Pentiuma. Obsługuje maksymalną taktowanie pamięci RAM 2666 MHz. Sam posiada zegar 3,2 GHz, posiada 4 mega cache L3 i uwaga, TDP 35 W. 35 W TDP, także już sami sobie odpowiedzcie. I jeżeli chodzi o Vega 3, tak, to jest ta sama Vega 3, która jest w Ryzenie 3 2200G. I jego cena to okolice 200-250 zł. Co czyni tym procesorem, czyni ten procesor jako konkurent Pentiuma G5400, który teraz kosztuje około 400 zł. Natomiast bierzemy pod uwagę, jak cena byłaby podobna, bo teraz wiadomo, że jeżeli mielibyśmy składać nowy komputer jakiś tani, to tylko Athlon wchodzi w grę. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że oba procesory kosztują tyle samo, no to wtedy już zaczyna się ciekawy pojedynek. Wyświetlę wam tutaj parę wykresów, które znalazłem w internecie, pokazujące wydajność tego procesora, jeżeli chodzi o wydajność grafiki zintegrowanej, bo tutaj, jeżeli porównamy procesor na grafice zintegrowanej, czyli Athlona i Vega 3 między Pentiuma G5400 i UHD 610, czy tam 630, nie pamiętam dokładnie, jaka w tym Pentiumie siedzi grafika, no to okazuje się, że Athlon daje sobie nieźle radę i nawet sporo lepiej niż sam Pentium. Oczywiście nie ma się co tutaj oszukiwać, jeżeli chodzi o Pentiuma, Pentium ma na pewno szybszy pojedynczy rdzeń. I generalnie, jeżeli połączymy ten procesor z kartą graficzną, na przykład GTX-em 1050, no to wtedy już Athlon troszeczkę kuleje w stosunku do Pentiuma, no bo on po prostu jest mocniejszy, jeżeli chodzi o te operacje jednordzeniowe. Jednowątkowe, może tak bardziej to będzie pasowało. Ale naprawdę Athlon jest świetną propozycją, jeżeli chodzi o budowę jakiegoś małego zestawu, na przykład do salonu, do telewizora, żeby sobie jakieś tam filmy pooglądać, Netflixa, cokolwiek. I naprawdę jest to bardzo świetna propozycja, bo 35 W TDP, prawie w ogóle się ten procesor nie grzeje, mocna grafika, można sobie nawet pograć spokojnie w Fortnite'a, w CS'a, w CS'ie możecie nawet na najwyższych liczyć 60-80 klatek, więc myślę, że to jest spoko, oczywiście w 720p. W Fortnite około 40-50 klatek 720p na średnich też można liczyć, więc myślę, że całkiem spoko, jeżeli procesor kosztuje 250 zł i oczywiście mowa tutaj o grafice zintegrowanej, która jest w tym procesorze zawarta. Pudełko, jeżeli chodzi o samo pudełko tego procesora, dla mnie jest troszeczkę śmieszne, no bo przypomina bardziej takie pudełko po antybiotyku, natomiast nie same pudełko się liczy, a jego wnętrze. Jeżeli chodzi jeszcze o chłodzenie tego procesora, to procesor chłodzony jest przez boksa, który był bardzo podobny do boksa, który był używany w poprzednich APU, czyli FM2, no i też jeżeli chodzi o platformę AM3. I tyle, jeżeli chodzi o to wszystko. Tutaj jeszcze wam pokazuję slajdy, którym samo AMD się chwali, jak wygląda moc Athlona w stosunku do Pentiuma G4560 i AMD A69500E, czyli po prostu tego wcześniejszego APU. No, na wykresach AMD wygląda to cudnie, pięknie, słodko. W rzeczywistości nie jest aż tak dobrze, natomiast jest dobrze, tyle mogę na pewno wam powiedzieć. No i tak jak mówiłem, Athlony porównać można do Pentiumów, do Celeronów bardziej, niżeli do i3-ek. Także w tym segmencie szukamy konkurenta. No Ryzen 3 to oczywiście i3, Ryzen 5 to i5 i Ryzen 7 to Intel Core i7. Tak możemy równać te procesory, jeżeli chodzi o wyższe, jakby to powiedzieć, kurczę. No, zresztą nieważne. I tak pewnie wiecie, o co chodzi. Podsumowując, jeszcze powiem wam parę zdań na temat wydajności tego procesora z kartą graficzną. Można sobie zagrać Wiedźmina przyzwoicie. Nawet na Ultra sobie ten procesor poradzi, naprawdę, w około 30 klatkach. Z dobrą kartą graficzną oczywiście. Natomiast wiadomo, że nikt tego procesora nie kupi po to, żeby grać na nim w Wiedźmina na wysokich ustawieniach, prawda? W Fortnite'a spokojnie można sobie pograć, w Tomb Raidera można sobie pograć tego nowego. W GTA 5 tutaj nie ma żadnego problemu, więc myślę, że jeżeli chodzi o taki tani procesorek,
Zwłaszcza, że później można rozbudować naszą platformę o Ryzena na przykład 5 czy Ryzena 7. Myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra opcja, szczególnie, że ktoś szuka komputera do 2000 zł na ten moment. Pokażę Wam fajny zestaw jeszcze, ale nie w tym odcinku, tylko w następnym. Pokażę Wam zestaw, jaki można złożyć na tym APU, żeby później sobie można było fajnie ten zestaw rozbudować w przyszłości i żeby teraz nie kosztował zbyt dużo. Także stay tuned, też pokażę, jak fajne HTPC HTPC złożyć sobie do salonu na tym procesorze oparte. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało i chcecie więcej takich filmików, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzu. Piąteczka dla Was. Trzymajcie się. Widzimy się w następnym filmie. Siema.